Czas, abyśmy poznali wspólnie zasady Twojego wyzwania. Na ekranie wyświetlone zostanie 50 różnych produktów z ich kodami kreskowymi. Julia będzie musiała zapamiętać wszystkie produkty z przypisanymi im kodami. Następnie wylosowane zostaną 3 kody kreskowe, a Julia będzie musiała wskazać przypisane do kodów produkty. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Julia poprawnie wskaże 3 produkty jedynie na podstawie kodu kreskowego. Julia, obok Ciebie są słuchawki wygłuszające, abyś mogła się skoncentrować. Załóż te słuchawki i za chwilę zaczynamy. Julia, Twoje wyzwanie rozpoczyna się w tym momencie. Dalej. Szybko. Dalej. Dalej. No i jak to jest możliwe? Dalej. Jak ona to szybko robi? Dalej. Dalej. Spojrzy przez ułamek sekundy na obrazek dalej. Z kotem, po czym potem patrzy po suficie i po ścianach. Dalej. I potem mówi dalej od razu. O, widzisz? Dalej. To ona musi jakoś, wiesz, robi zdjęcie oczami. Dalej. I leci dalej. Skanuje. Dalej. 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 Leci tak szybko. Dalej. No mówię, właśnie to dopiero połowa, no zobaczyłem, tyle już zapamiętałem. Dalej. Już. Mam nadzieję, Julia, że zapamiętałaś wszystkie kody kreskowe, a także przyporządkowane do nich przedmioty. Za chwilę wybiorę się z Tobą na zakupy. Wylosujemy kolejno 3 kody. Będziesz musiała powiedzieć, co możemy kupić, skanując wylosowany kod. Zaczynamy? Tak. Losujemy pierwszy kod kreskowy. Oto wylosowany kod. Wiśnia. Co? Już tak szybko? Tak. Wiśnie? Dziecko, zastanów się. Mogę już sprawdzać? Tak. Sprawdźmy w takim razie. Tak, to są wiśnie! Julia, robisz to szybciej niż sklepowy, tradycyjny skaner. Czas na wylosowanie drugiego kodu kreskowego. A oto wylosowany kod. Szczoteczka do zębów. Błyskawicznie to robisz. Ale sprawdźmy, czy masz rację. Powiedziałaś szczoteczka do zębów. Sprawdźmy. To jest szczoteczka! Dwa etapy zaliczyłaś, ale jest ten etap trzeci. Jeśli ponownie będziesz miała rację, zaliczysz całe wyzwanie. Gotowa? Tak. Rozpoczynamy zatem losowanie kodu do trzeciego etapu wyzwania Julii. Julia, oto trzeci kod. Miód. Tak słodko na koniec się zrobi? Może. Czy rzeczywiście, skanując widoczny tu kod kreskowy, zakupimy miód? Sprawdźmy. Tak, to jest miód! Wielkie brawa dla Julki! Zerwali się z kanap, proszę, jacy ucieszeni. Julia, a oglądałaś filmiki Reziego? Tak. Tak? Tak. A widziałaś kiedyś w jakimś filmiku jego tak zdziwioną minę, czy nie było? Nie wiem. Cezary Żak, Czarku, tak
siedzisz i dziwne miny. No nie, tutaj. Bo tak patrzę na Julkę, wiesz, ona jest taką skromną dziewczyną, o tak niebywałym talencie, że otwieram oczy bardzo szeroko. A trudniej ci było, Julka, zapamiętać tutaj te obrazki, czy te cyferki pod tym kodem kreskowym? Co było trudniejsze? Chyba cyfrę. Ja mam taką przyjemność patrzenia właśnie, bo ty jesteś taka fajna, jesteś taka normalna, pięknie się uśmiechasz, nic tutaj nie grasz, po prostu jesteś sobą i to jest niebywale wielka umiejętność, to jest twój talent. A ja wam powiem, że miałem przyjemność poznać człowieka, bez którego ta konkurencja dzisiejsza nie była możliwa. Człowieka, który wymyślił kody kreskowe i skaner kodów kreskowych. To jest też geniusz, no bo to zupełnie zmieniło nasz sposób zakupów, no i też jakoś nasz świat. To niech pan doktor przekaże, że mamy kogoś, kto złamał kody kreskowe wynalazcy. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 20:05.